Witam ekipę wszystkich fanów boksu. Dzisiaj nieco krócej, no bo jest pierwsza gala DAZN w Kazachstanie, no ale już tak bardzo, bardzo nie kochamy tej republiki, żeby tutaj zajmować się osobno nimi. Parę takich rzeczy w miarę bieżących, no i oczywiście troszkę więcej na temat gali w Rzeszowie, Knockout Promotion. Zacznijmy od tych paru rzeczy. Wspominałem ostatnio o ewentualnym problemie na linii DAZN i Canelo Alvarez i wygląda na to, że ten problem nie jest ewentualny, tylko rzeczywisty. Chodzi oczywiście o obsadę walki 14 września. Canelo Alvarez dzisiaj jeszcze za pośrednictwem Golden Boy Promotions potwierdził, że na pewno będzie walczył 14 września, natomiast nie podał rywala. Naciski ze strony DAZN, firmy, która płaci mu 32 miliony dolarów za walkę, są jasne. Golovkin. My chcemy Gennadija Golovkina. Jeśli nie Golovkin, to w takim razie Demetrius Andrade. Jeśli chodzi o stanowisko Golden Boy Promotions, a właściwie szefa tej firmy, prezydenta, znaczy prawdziwym szefem jest Eric Gomez, prezydentem jest Oscar De La Hoya, no to jak Państwo zauważyli, to zwykle bardzo wygadany w mediach społecznościowych Oscar De La Hoya na ten temat głosu nie zabiera, no nie wychyla się poza Canelo Alvareza, on wie, kto jest jego tym złotym cielcem, kto przynosi mu pieniądze, natomiast jakikolwiek nacisk, który można by się spodziewać było od człowieka, który jednak parę złotych z tych 32 milionów za każdą walkę bierze, absolutnie nie istnieje. I tu jest problem. DAZN w tym momencie jest w poważnym problemie. No, powód, dla którego zapłacili mu 30, jemu, czyli Canelo, 32 miliony za walkę, powód, dla którego zapłacili za ostatni pojedynek z kompletnie nieznanym Rossem Golovkinowi 14,5 miliona dolarów. Ja podawałem 12, czyli nie doceniłem. Nie doceniłem. Te informacje, które docierają teraz, mówią jasno. Za walkę z kompletnie nieznanym pięściarzem Golovkin dostał 14,5 miliona dolarów. Ideą DAZN było, że panowie będą jak najszybciej walczyć, no bo trzeba zbudować tą liczbę subskrybentów tutaj w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Canelo potwierdza to, co powiedział 2 tygodnie temu. Ja nie jestem zainteresowany walką z Golovkinem. To nie chodzi o to, że go się boję. Proszę mi wierzyć, na pewno on się go nie boi. To nie Canelo Alvarez. Canelo Alvarez był chroniony przez swojego promotora, czyli Oscara De La Hoya. Jest wiele walk, które chciał sam Canelo Alvarez, natomiast Oscar mówił, nie, może kogoś innego i tak dalej. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Jak najdłużej trzeba było na Canelo zarabiać. Natomiast no w tej obecnej sytuacji Canelo powiedział mu w porządku, słuchaj, to nie jest to, że ja chcę później walkę z Golovkinem. Ja nie chcę w ogóle walki z Golovkinem. Mnie nie interesuje, nazywał mnie oszustem, ćpaczem naładowanej sterydami wołowiny i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to znamy, nie będę tego powtarzał. Natomiast no, tutaj DAZN jest w poważnym problemie, no bo Canelo Alvarez wyraźnie powiedział, że jedyna szansa dla Golovkina walczyć z nim, to jak będzie, to będzie jedyny pas, którego nigdy nie miał, czyli WBO, czyli Demetrius Andrade. No natomiast no, tutaj jest pewien problem, no bo logiczne zestawienie dla mnie i dla wszystkich fanów boksu jest, no to okej, wypuszczamy Andrade'a na Golovkina. Wypuszczamy Andrade'a na Golovkina, no i wtedy, chcąc nie chcąc, w maju przyszłego roku, kolejnym meksykańskim terminie w starym Stanach Zjednoczonych, robimy walkę Golovkin kontra Canelo, bo to jest dopuszczalne. To jest absolutnie dopuszczalne dla DAZN, oni się absolutnie by na to zgodzili. No natomiast jest jeden drobny problem. Jeżeli Golovkin przegra z Andrade'em, no to trzeciej walki nie będzie. Jeśli nie będzie trzeciej, to nie będzie na pewno trzeciej walki, bo wtedy Canelo powie, panowie, co ty, ja sobie robicie, ja mam, po co mi walka z Golovkinem, trzecia, bez sensu. I, no, i tu jest ten problem. Słyszałem wczoraj wieczorem, przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, Golovkin upiera się również na Canelo, natomiast Andrade'a przyjmie. To nie jest tak, że ekipa Golovkina mówi nie, my nie chcemy Andrade'a i tak dalej. Ciekaw jestem. Za dużo czasu nie ma. 14 września wydaje się bardzo odległy, natomiast teraz są wakacje.
jest początek lipca, tak naprawdę trzeba by zacząć taką walkę tego formatu reklamować, no nie wiem, w ciągu następnych 2 tygodni. Zobaczymy, jak to się skończy. Zupełnie na marginesie uważam, że Golovkin wygrałby z Andrade'em z jednego powodu. Wiecie, jakiego powodu? W każdym razie do tej pory i według tego, co dociera z Big Bear, to się nie zmieniło, a jeśli się zmieniło na plus, Golovkin był dla mnie jednym z najlepiej ścinających ring pięściarzy na świecie. To znaczy, dla Państwa, którzy zaczęli od niedawna oglądać boks, po prostu potrafię zmniejszać ring, potrafię walczyć w ten sposób, że rywal nie ma gdzie uciekać. Wszyscy doskonale wiemy, jaka jest podstawowa siła Demetriusa Andrade'a, to jest właśnie praca nóg, umiejętność bycia na ringu tam, gdzie on chce, a nie gdzie rywal. Więc dwa zestawienia kompletnie inne. Ciekaw jestem, mamy na to 2 tygodnie, natomiast wojna pomiędzy tymi, co płacą, i wojna tymi, którzy mają wielkie nazwiska w boksie, trwa. No, ktoś się musi tutaj ugiąć. Moim zdaniem ugną się ci, którzy... Nie ugną się ci, którzy wypisują czeki, czyli DAZN. Druga sprawa, niezwiązana z ringami, bezpośrednio tym, co się dzieje, no to ten rewanż pomiędzy Anthony Joshuą i Andy Ruizem Juniorem. Miałem możliwość rozmawiania z paroma bookmacherami, pytając ich się... Panowie, z jednej strony rozumiem, że jest faworytem Anthony Joshua, pomimo że przegrał pierwszą walkę wyraźnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no ale tak odpowiedzcie mi, dlaczego właściwie jest faworytem, skoro sportowo no widać było, kto jest dobrym pięściarzem i kto się dobrze czuje w takim zestawieniu, a kto się niedobrze czuje. No więc wydaje mi się, że bez podawania żadnych nazwisk, no bo jakbym podał jakieś nazwiska albo dla jakich sportsbook w kasynach, sportsbook to jest to miejsce, gdzie Państwo przyjmują, gdzie Państwo dają zakłady, gdzie są przyjmowane zakłady, no to podejrzewam, w Vegas miałbym problemy funkcjonować. Natomiast panowie powiedzieli tak, chcemy zobaczyć, jak zareagują na to ci, którzy zakłady dają, czyli tak zwana publiczność zakładająca się, publiczność, która daje pieniądze na zakłady. To jest po prostu taka rybka, to 3-1. W tej chwili faworytem jest Anthony Joshua. Natomiast zupełnie poza telefonem, bo rozmowy były telefoniczne, oni powiedzieli, no sportowo, no, patrząc sportowo, no to wszyscy wiemy, że Andy Ruiz będzie przygotowany lepiej, wie o sobie znacznie więcej, zna dziur w tym, co prezentuje Anthony Joshua, znacznie więcej. Jakbyśmy tak mieli obstawiać, nie patrząc na to, jakie zakłady daje publika, no to powinno być w drugą stronę. 3-1 dla Andy Ruiza, no, natomiast nie będzie. Do tego jeszcze mój rozmówca zwrócił uwagę na bardzo ważny fakt. My czekamy, gdzie będzie ta walka. Dopóki dobry bookmacher nigdy nie daje takich pewnych już typów, dopóki nie wie, gdzie jest walka, Państwo doskonale wiedzą, co mam na myśli. Różnica między Andy Ruizem kontra Anthony Joshua w Anglii, a różnica między Andy Ruizem i Anthony Joshua na przykład po raz kolejny w Madison Square Garden, no to jest olbrzymia różnica z wielu, wielu względów, które tutaj specjalnie nie chcę wchodzić, dlatego że jeszcze chciałbym jakiś czas ten vlog tutaj prowadzić. Także tak ta sytuacja wygląda. Andy się ostatnio na chyba Instagramie naśmiewał z tego mechanicznego sposobu boksowania Anthony'ego Joshua. No to jest to czucie, które ja mam tutaj, które często tutaj Państwu powtarzam. No, ja nie widzę możliwości, w której mógłby zmienić swój boks Anthony Joshua. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał go zmienić. Widzę te treningi, większa praca głową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To za mało. Anthony Joshua, jeśli ma wygrać z Andy Ruizem, musi robić to, co do tej pory robił przez całe swoje bokserskie życie, tylko po prostu no, zrobić to lepiej. Natomiast w zmianę Anthony'ego Joshua absolutnie nie wierzę. No i przechodzimy do Rzeszowa. Na stadionie Stali Rzeszów walki pięściarskie Knockout Promotions. Ja powiem tak, no, ja pozwoliłem sobie rzucić okiem i zrobić
jakiś tam research na temat trzech walk. Parę walk automatycznie odpuściłem, ponieważ to nie ma sensu zawracać Państwu głowy. Kamil Szeremeta kontra Palacios, mówiłem o tym w poprzednim vlogu. To jest wyczekiwanie na telefon z Teksasu od Jermala Charlo, tak, że no tutaj wszyscy wiemy. Nie będę w ogóle na ten temat nic specjalnego mówił, poza tym, że ta walka się odbędzie. Natomiast dla mnie absolutnie najlepszą walką wieczoru jest walka Fiodora Czerkaszyna z Australijczykiem Capera. W ogóle nawet z punktu widzenia sportowego, z punktu widzenia przyszłościowego, jeśli chodzi o polski boks, no bo Fiodor 2, Fiodor 1 to wiadomo, Fiodor Łapin, on walczy w tym momencie dla Polski. Czytam również, że nie jest to do końca jasne, jakby przyszło co do czego, jakie flagi byłyby wieszane, jakie hymny byłyby grane. Natomiast zakładają, że walczy dla Polski, absolutnie najważniejsza walka, nie tylko dlatego, że Fiodor ma 23 lata, jest rzeczywiście perspektywicznym pięściarzem, ale dlatego, że wcześniej rozmawiałem ten temat z Fiodorem. Ostatnio Fiodor odpoczywał we Włoszech, Fiodor najlepszego, odpoczynek się należy, natomiast porozmawiałem troszkę z kolegami w Wielkiej Brytanii, gdzie miał parę sparingów Czerkaszyn, no to każdy z nich mówi to samo. Dawać tego gościa na duże walki. Duże walki zaczynają się od, wydaje mi się, zaczną się od po tej walki. Nie twierdzę, że walka z Kaperem to nie jest duża walka, bo dla Czerkaszyna, który, no, podrzucimy tutaj ten bokser, zapisałem sobie, jest 145, walczy z pięściarzem, który jest 65, no, bardzo rzadko na polskich galach. Proszę kibiców, proszę członków ekipy, żeby mi wskazali, zdarza się tak, żeby polski pięściarz walczył z rywalem, który jest, no, w tym przypadku prawie 100 miejsc przed nim. Zwykle ta różnica jest kompletnie w drugą stronę. Jest Polak gdzieś tam 60, 70, a gość, z którym walczy, jest w boksreku albo go w ogóle nie ma. Także w tym to jest odstępstwo od reguły, które ja witam absolutnie oklaskami, bo jeśli jest talent, to nie ma co się oglądać specjalnie. Trzeba ten talent testować. Tego znaczenia jest, tego takie pojęcie ma również na ten temat Fiodor Łapin, w tym i wielu innych rzeczach, zresztą się bardzo, bardzo, bardzo zgadzamy. Także dla mnie najciekawsza walka tego wieczora w Polsce. Oczywiście będę oglądał. Stawiam na Fiodora, no bo po wszystkim, co w tej chwili słyszałem, stawiam na wygraną Fiodora przed czasem, chociaż pewnie Fiodor Łapin powiedział: Przemek, słuchaj, niech chłopak trochę poboksuje, no bo co on wie, co on robi na sparingach, to ja doskonale wiem, no ale sparingi, to też podkreśla Fiodor Łapin, inne rękawice, hełmy, nie ma stresu i tak dalej, ja chcę go zobaczyć jak najwięcej, no więc, no dobra, to życzymy pełen dystans, każda wygrana runda przez Czerkaszyna, chociaż z drugiej strony może było fajnie, jakby tak na przykład, nie wiem, przegrał pierwsze dwie rundy, no i musiał, że tak powiem, atakować z pozycji 0-2. No, życzę mu zwycięstwa, nie miałem okazji poznać osobiście, nie rozmawiałem, natomiast Fiodor mi same dobre rzeczy mówi. Dla mnie najważniejsza walka tego wieczoru, absolutnie bez dwóch zdań. No, mamy walkę również Pawła Stępnia I kontra Matyja w wadze półciężkiej. Co ciekawe, kasyna w Las Vegas obstawiają prawie wszystkie walki gali w Rzeszowie, dlatego że akurat ten weekend nic się nie dzieje. No tutaj faworytem jest, tutaj zresztą obstawiają również walkę Czerkaszyna, wrzucam w tej chwili, takie są typy, jakbyśmy postawili na Fiodora. Jeśli chodzi o walkę Matyja kontra Stępień, stawiam dwóch 28 czy 29-latków. Pięściarze. Szkoda tego Pawła, no bo 28 czy 29 lat, zależy jak my liczymy ten pierwszy rok, 12 zaledwie wart, to jest potwornie mało. To się zgodzą absolutnie wszyscy, zaczynając od jego trenerów, promotorów i na pewno jego samego. Nie to, że Matyja ma, nie wiem, 30 walk więcej, bo raptem ma tych walk więcej, nie wiem, 5 czy 6, niech spojrzę, 4 więcej.
Zdecydowany faworyt tutaj Paweł Mateja, oczywiście zależy który to będzie, przepraszam, Paweł Stępień, zobaczymy, który to będzie Stępień, z której części walki z ostatniej, Suchockim, będzie to ten, nie wiem, z tych takich momentów, że wygląda jak polska wersja Roya Jonesa, czy z takich momentów, że wygląda jak, nie wiem, El Parodia, to zależy, ja mam nadzieję, że no, w tym wieku już nie wytykam. No, jeden i drugi są blisko siebie w boksreku. Jak zacząłem z tym boksrekiem, 48. Paweł, jeśli chodzi o Mateję, jest 74. To jest w miarę blisko. Natomiast wypadałoby zawalczyć całą walkę dobrze. Nie tam pojedyncze rundy, nie pokazywać charakter, nie wychodzić z dołka, tylko po prostu wziąć i dominować. No, tak są oceniani na koniec dobrzy pięściarze. No i główna walka wieczoru. Praktycznie pierwsza walka dla Izu Ugonocha policzyłem, 24 plus 4, 20 od 28 miesięcy. No bo nie będę liczył ostatniego, w cudzysłowie, pojedynku z gościem, który nie chciał walczyć, głowa go rozbolała i poszedł do domu. No bo to nie była walka, przyzna to zarówno Izo, jak i wszyscy, którzy ten niepojedynek widzieli. Także. Pierwsza walka od 2,5 roku. Izu ma 33 lata. Sam sobie jest kowalem tego wszystkiego, co się dzieje. Parę jeszcze dodatkowych niefartów zdarzyło się. Natomiast od walki z Dominikiem Brazilem nie starał się być pięściarzem. Nazywam to tak. Szukał możliwości pokazania się w różnych innych mediach tanecznych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wydawało się Izu, że po prostu to pięściarstwo to można robić przy okazji. Okazuje się, że nie. Nawiasem jest taka ciekawostka, państwo zobaczą albo spróbują zobaczyć ranking Izu Ugonocha w boksreku. Nie zobaczą państwo, ponieważ go w rankingu nie ma. Ekipa boksreka potraktowała pięściarza Izu Ugonocha jako kogoś, kto jest pięściarzem nieczynnym, w sensie nieczynnym, nie biorącym udziału w walkach, trudnym do sklasyfikowania, no i to jest 100% prawda, no bo widzę, że podobnie jak ja, koledzy z boksreka tej ostatniego niepojedynku w ogóle nawet nie zaliczyli, czy istnieje tam w statystyce, ale nie potraktowali go poważnie, po tego potraktować go nie można było. Z drugiej strony Łukasz Różański, człowiek orkiestra od początku, z tym samym sponsorem, z tym samym promotorem, wierzy w siebie, ma 33 lata, okazję pokazania się przed kimś, kto jest osobą dosyć rozpoznawalną w Polsce, osobą rozpoznawalną na ringu, spora szansa dla niego pokazania się ze strony takiej, ja wam pokażę. Wszyscy wiemy, chciał walczyć z Arturem Szpilką, Łukasz Różański, Artur Szpilka w tym samym czasie już negocjował przy pomocy internetu, przy pomocy swojego promotora z Terekiem Cisorą, więc ten temat błyskawicznie upadł. Natomiast nie wiem, no, cały czas mówię, no i w tej chwili się nie wycofam z opinii takiej, że Różański powinien teoretycznie zostać zdominowany przez jeszcze raz, na papierze znacznie więcej umiejącego Izu Ugonocha, natomiast no, te 26 miesięcy przerwy mnie po prostu niepokoją, jeśli byłbym kibicem Izu. Co tutaj może się zdarzyć. No. Różański, liczący na to, że będzie miał lepszą kondycję i rozstrzygnie walkę, powiedzmy, w, nie wiem, po piątej rundzie. No, tylko ta szósta runda jeszcze musi być, żeby móc to rozstrzygnąć. Izu Ugonoch, liczący na to, że będzie trafiał, kiedy będzie chciał, że będzie pięściarzem szybszym, że bije mocniej i jest w ogóle pięściarzem silniejszym. Może być taka opcja. Tutaj opcji jest bardzo wiele. Powiem tak, no, rozmowy, które odbyłem z kolegami, którzy są blisko ostatnio, jakoś tak mnie nieco zniechęciły, żeby odstąpić od tego, co mówiłem na początku, czyli że 100% faworytem jest Izu. No, oni mówią, Przemek, poczekaj. Natomiast z drugiej strony później typują publicznie, że jest TKO Izu. Więc no, nie wiem komu wierzyć, może dlatego
walka budzi takie czy inne zainteresowanie. Nie ulega wątpliwości jedna rzecz, co do tego wszyscy się zgadzają. O ile dla Łukasza przegrana z Izu to jest ok, pierwsza porażka w karierze, spróbowałem, idziemy dalej, da się przeżyć. Nie sądzę, żeby cokolwiek zmieniło. Łukasz jest obecnie w boxreku klasyfikowany około 80 miejsca na świecie. Niewiele to zmienia. Natomiast porażka Izu Ugonocha oznacza, że powinien zająć się innymi rzeczami niż boks. Absolutnie jestem co do tego przekonany. Byłbym zaszokowany, jakby przegrał Izu Ugonoch i stwierdził, że no dobra, wpadka jest, teraz robimy coś innego. Przepraszam, przygotowujemy się do następnego pojedynku, przemyślimy wszystkie te rzeczy, co pięściarze mówią. Ja się spodziewam ogłoszenia zakończenia kariery po tej przegranej Izu Ugonocha. Jeśli mówimy otwarcie, że planujemy wielkie rzeczy i to mówimy to przez 2 lata, a później przegrywamy z pięściarzem, tak jak mówię, no jest to trudna rola mi w tej chwili ocenienia, bo ja nie chcę obniżać umiejętności Łukasza Różańskiego. Ktoś mi napisał, a pan tak nie daje mu szans, pan go w ogóle widział. No ja go widziałem 2 razy na żywo, widziałem go 4 razy oglądając walki na żywo w telewizji, więc widziałem, więc wiem, czego się spodziewać. I wyciąganie mi na przykład argumentu, że wygrał z Sosnowskim, proszę was, naprawdę, odpuśćcie sobie takie rzeczy, bo to specjalnie do mnie nie przemawia. Nie mówię, że ja bym wygrał wtedy z Dragonem, ale nie wiem, no, mój kolega, co trenuje boks, tak, amator. Także nie wiem, zostanę przy tym Ugonochu wygrywającym w pierwszej części walki przed czasem, nie będę zmieniał mojej opinii, natomiast zostanę również przy opinii, że to jest absolutnie być albo nie być dla Izu Ugonocha. Absolutnie nie jest być albo nie być dla Łukasza Różańskiego, więc tutaj ten luz mentalny będzie na pewno po stronie pięściarza pochodzącego spod Rzeszowa. Przy okazji wspomniałem jeszcze na zakończenie, miałem taką krótką wymianę zdań na zakończenie związane z przygotowaniami do walki Dereka Chisory z Arturem Szpilką. Z jednej strony rozumiem, dlaczego bierze na trening Joey Abela, leworęczny i tak dalej. Natomiast z drugiej strony kompletnie nie rozumiem, bo z tego wszystkiego, co widziałem ostatnio, jeśli chodzi o przygotowanie Artura Szpilki w mediach, to on sposobem, jaki prowadzi walkę w ringu, absolutnie w niczym nie przypomina Joey Abela. Absolutnie w niczym. Kompletnie. Pomijając już fakt, że o ile Abel jest pięściarzem, który celuje w jedno uderzenie, które zmienia walkę, Artur Szpilka jest pięściarzem, który celuje w to, że pierwsze uderzenie naruszy, a później jedno, drugie, trzecie dokończy, to nie wiem, czy można by było znaleźć bardziej inaczej poruszających się w ringu pięściarzy niż Artur Szpilka i Joey Abel, którego w ogóle bardzo lubię, przemiły człowiek. Także jakiś pomysł Derek Chisora ma. A wrzucam w tym momencie fotkę, wygląda jak Derek Chisora, wygląda jak taki, nie wiem, z niższej kategorii wagowej przy Joey Abelu, który jest potężnym facetem. O tych walkach jeszcze zdążymy mówić. Na razie Rzeszów. Pozdrawiam państwa serdecznie. Komentujemy, co się dzieje w niedzielę. Najlepszego.